W niedzielę 11 maja już po raz 31 wystartowało Kryterium Kamionki. Impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem kierowców, a w tej edycji pojawiło się na starcie aż 114 ekip. Kryterium Kamionki jest to impreza organizowana przez Autoklub Świdnicki, przez pana Andrzeja Dobosza. Jest to impreza dla amatorów. Odbywa się to na trasie z Kamionek do Przełęczy Łygowskiej, 6,5 km. Podzielone jest tam na klasy różne, jeżeli chodzi o pojemność. Jest 6 klas plus. Od tej imprezy była klasa historyczna KDL. Kilka ze startujących ekip opowiadało nam o trasie wyścigu i samych wrażeniach z jazdy. Kryterium Kamionki przejechało mi się, powiem szczerze, że wyjątkowo tym razem, ponieważ jechałem nowym autem na fajnej oponie. Natomiast nieobjechanym tak do końca autem, co znaczy, że nie wiedziałem, jak ono się może zachowywać i tak dalej. Aczkolwiek pobiłem swój rekord życiowy, zrobiłem czas 4 minuty i 5 sekund. Auto prowadziło się naprawdę fajnie. Wiem, że mogłem jeszcze, natomiast no, trochę mi nie pozwalał strach. Wiem, że ten czas jest jeszcze do pobicia, co najmniej z 10 sekund można urwać i będę nad tym pracował. Pierwszy przejazd mieliśmy po suchym i było w miarę uczenia się samochodu, tego co się z nim dzieje, bo nie ma co ukrywać, dużo się zmieniło w aucie poprzez zmianę silnika. Drugi przejazd niestety przed samym naszym podjazdem spadł lekki deszcz, który zmienił drogę lekko w lodowisko i działo się na drodze po prostu. Szkoda tym bardziej, że auto świeżo po przebudowie. Można było też potestować jeszcze, nie? Na zamkniętej drodze. Tak, no, a szkoda było go też rozkwacić gdzieś tak porządnie, więc też mieliśmy blokadę, że tak powiem, i opory, żeby nie iść wszystkiego, co było można, prawda? I bardzo się z tego cieszę. W tej edycji Kryterium Kamionek jechało nam się bardzo dobrze. Pogoda myślę, że nam dopisała, bo była trochę kapryśna. Niektórym załogom popadał trochę deszcz, ale my mieliśmy suche, także dobre warunki. Samochód spisywał się dobrze, aczkolwiek nie do końca, bo mieliśmy lekki problem ze skrzynią biegów. Na pierwszym podjeździe kilka razy źle wbiłem bieg, ponieważ coś tam się zacinało i trochę straciliśmy. Na drugim podjeździe już się pilnowaliśmy. Miałem właśnie to szczęście, że jechałem po suchym. Pierwszy przejazd przed samym startem zmieniłem opony na suchą nawierzchnię. Przed drugim startem patrzyłem na chmury i się wahałem, ale miałem tyle szczęścia, że dojechałem na metę i zaczęło padać, także to mnie też uratowało, no bo jednak deszcz trochę wywołuje respekt. Na pierwszym podjeździe żeśmy zrobili najlepszy czas w klasie, ale czas nie był najlepszy z powodu tej skrzyni biegów. Na drugim podjeździe już się poprawiliśmy, zrobiliśmy dobry czas, najlepszy też w klasie, tam sekundy nam brakowało tylko do rekordu naszego, także myślę, że jestem zadowolony z tych kamionek. A auto jest to Fiat Cinquecento, jak widać, silnik 1.2 16 z Punto na 4 przepustnicach, jest czym jechać. W samochodzie jest około 130 koni, jak widać na takie małe auto jest to trochę dużo, brakuje w nim szpery, czyli ciągnie tylko jedno koło na przechyłach, auto się odkleja i nie chce się odepchać. Na pewno brak tej szpery powoduje utratę cennych sekund. Mamy samochód przebudowany teraz od ostatniej imprezy, od walimskiej zimy. Zmienił nam się silnik pod maską, mamy troszeczkę więcej mocy, co było widać. Niestety nie mieliśmy w ogóle auta objeżdżonego, bo do soboty do godziny 22 walczyliśmy w garażu jeszcze z jakimiś drobnymi usterkami. Trochę bałem się o sam silnik, o to co ten, więc też nie można było pojechać wszystkiego, co by się chciało. Nie było kilometrów testowych, brakło, gdzieś trzeba pojeździć troszeczkę. Wjechać się w ten samochód. Było widowiskowo, mam nadzieję, że się podobało kibicom, bo dla mnie też jest ważne to, żeby się ludziom, którzy przychodzą tam, żeby marzną czasami, w słońcu stoją, w deszczu, w różnej pogodzie, chcą zobaczyć, że coś się dzieje na trasie odcinka. Nie tylko taka walka typowa czysta o same sekundki, bo może to nie każdego kręci, ale że dajemy trochę zabawy ludziom po prostu. I sobie też przy okazji, nie będziemy ukrywać. A najbliższe plany? No jest ich trochę. Na pewno Lew Kłodzki, Rally Masters, jeszcze mamy w planie Sierpnicę. Także zapowiada się ten sezon całkiem fajnie. Zamierzam trochę potrenować, żeby jednak poczuć to auto trochę, żeby bezpieczniej podróżować i dać siebie więcej trochę. 8 czerwca zamierzamy wystartować w Coyotesie Rally Masters, który odbędzie się w okolicach Sobótki.
Także czekamy na tą imprezę i serdecznie zapraszamy kibiców. Serdecznie zapraszamy kibiców, tak. My również zapraszamy do oglądania zmagań ekip rajdowych, a o terminach i miejscach podobnych wydarzeń dowiedzą się Państwo na naszej stronie internetowej www.tvsudecka.pl.